Zapraszam Was zatem, abyśmy wspólnie otworzyli pierwszy list napisany przez apostoła Pawła i skierowany do kościoła w Koryncie. I spojrzymy na rozdział 10 i pierwszych 11-12 wersetów będzie stanowiło oś naszych rozważań. Apostoł Paweł kieruje do kościoła w Koryncie następujące słowa. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Zanim rozpoczniemy pracę zawodową, zanim zostaniemy dopuszczeni do wykonywania jakichkolwiek czynności, zanim będziemy mogli się wziąć za obsługę jakiegokolwiek urządzenia, zanim zasiądziemy w szkolnej ławce, musimy być najpierw zapoznani z czymś, co nazywa się ryzykiem. Ryzykiem zawodowym, ryzykiem stanowiskowym albo ryzykiem związanym po prostu z czynnością, którą wykonujemy. Całe nasze życie jest wypełnione ryzykami. Są one różne, zależne od kontekstu, w którym występujemy. W pracy nasze ryzyka nie będą podobne do tych, które występują, gdy jesteśmy za kierownicą. Ale też nasze ryzyka w pracy nie będą podobne do ryzyk w pracy naszego sąsiada. Trafiamy na różne ryzyka i nasze życie, chociaż jest nimi wypełnione, to jednak obfituje w ich rozmaitość. Dlatego jest ważne, abyśmy te ryzyka znali. Ważne jest, abyśmy przed podjęciem pracy przeszli odpowiednie przeszkolenie, ponieważ znajomość ryzyk pozwala nam nabyć pewnej mądrości. Uczymy się ich unikać. Wiemy, jak się zachować, gdy ryzyka się pojawią, gdy się zmaterializują. A więc znajomość ryzyk prowadzi nas do mądrości. I wydaje mi się, że chodzenie do kościoła nie jest wyjątkiem od tej reguły. Możemy być zaskoczeni. Przecież jakie ryzyka mogą być związane z chodzeniem do kościoła? Jeżeli spojrzymy na zagadnienie przez pryzmat półtorej godziny, które spędzamy w kościele, możemy zadać uzasadnione pytanie, jakie towarzyszą temu ryzyka? Natomiast chciałbym zaproponować taką tezę, że chodzenie do kościoła nie tylko jest związane z ryzykami, ale są to ryzyka dużo bardziej niebezpieczne niż te, z którymi spotykamy się na co dzień. Są dużo groźniejsze. Dlaczego? Dlatego, że łatwo jest zapomnieć, że istnieją. Dlaczego ich konsekwencje są wieczne? Dlatego, że od naszej zdolności unikania tych ryzyk będzie zależało nasze przeznaczenie albo nasze zachowanie się względem ryzyk, które pojawiają się, gdy stajemy się częścią Kościoła, determinuje w pewnym sensie naszą wieczność. To, czy sobie z nimi poradzimy, czy nie, jest najlepszą ilustracją tego, w jakim kierunku zmierzamy w naszym życiu. Jakie to są ryzyka, z którymi zmagamy się, gdy przychodzimy do Kościoła? Jest to ryzyko ukrywania się. Bardzo szybko możemy się nauczyć chrześcijańskiego słownika. Możemy się witać za pomocą zwyczajowego chwała Bogu, z Panem Bogiem, jak się brat czuje, odczuwam pokój i tak dalej, i tak dalej. Nasz żargon językowy jest dosyć charakterystyczny. Bardzo szybko możemy się go nauczyć i możemy się za nim chować. Możemy to słownictwo wypchnąć naprzeciwko siebie i w ten sposób staniemy za szczelną terminologią, która nie będzie do nas dopuszczać. I będziemy mogli się za nią ukryć. Będziemy mogli przybierać pobożną posturę. Będziemy mogli udawać. Kolejne ryzyko polega na pewnym przyzwyczajeniu.
Możemy się przyzwyczaić do rzeczy świętych, do tego stopnia, że nie będą nas wzruszać, nie będą nas dotykać, nie będą na nas oddziaływać. Będą na tyle powszednie, że ich oddziaływanie na nas będzie minimalne. I wreszcie możemy zacząć sobie wmawiać, że na przekór temu, jacy jesteśmy naprawdę, wszystko jest z nami w porządku. Kościół, jak się zatem okazuje, może być bardzo niebezpiecznym miejscem. Jeśli nie będziemy ostrożni, możemy zacząć myśleć, że grzech dotyczy tylko tych, którzy są poza Chrystusem. A w momencie, gdy jesteśmy w Chrystusie, grzech w jakiś cudowny albo magiczny sposób nas nie dotyczy albo traci nad nami całkowicie swoją moc i nie zagraża nam. Możemy w efekcie stale pielęgnować ciemne obszary naszego charakteru albo ukryty grzech w przekonaniu, że skoro jesteśmy częścią Kościoła widzialnego, wszystko jest w porządku. Prędzej czy później jednak prawda o nas wypłynie na wierzch. Szklanką wystarczy potrząsnąć, aby jej zawartość się uwidoczniła. Naczynie wystarczy stłuc, aby zobaczyć, co jest wewnątrz. I prędzej czy później zareagujemy w sposób, który chociaż będzie zgodny z tym, jacy jesteśmy wewnątrz, to jednak będzie niezgodny z tym, jaką posturę przybieramy. Prędzej czy później nasze dzieci zupełnie nieopatrznie powiedzą, jak to jest mieszkać pod jednym dachem z nami. Prędzej czy później mąż albo żona powie o jedno zdanie za dużo i ktoś się dowie, jacy jesteśmy naprawdę poza Kościołem, gdy nas nie widać. Prędzej czy później ktoś z pracy zapyta, czy on naprawdę chodzi do Kościoła, być może ku naszemu zdumieniu. Prędzej czy później za szybko klikniemy wyślij i wiadomość pójdzie nie do tej osoby, do której byśmy chcieli, a jej treść będzie wielu mówiła o nas, o stanie naszego serca i o stanie naszego umysłu. Apostoł Paweł był świadomy tego ryzyka związanego z byciem częścią Kościoła, dlatego gdy był w więzieniu, napisał jeden z listów pasterskich do swojego przyjaciela Tymoteusza, w którym przestrzega go przed tym i zachęca go do tego, aby ćwiczył się w pobożności. Tym samym pobożność jest obszarem, który wymaga naszych ćwiczeń. Nie możemy go zaniedbać. Nie jest to tak, że gdy trafiamy do Kościoła, raz na zawsze nabywamy pewnej kondycji, która pozostaje z nami do końca życia. Pobożność nie jest czymś, co się nabywa. Pobożność nie jest czymś, z czym się rodzimy. Pobożność nie jest czymś, w co wchodzimy i pozostajemy tam raz na zawsze. Pobożności nie nabywamy w momencie chrztu wodnego. Pobożności nie gwarantuje nam podpisanie deklaracji członkowskiej wyrażającej nasze przymierze z Kościołem. Pobożności nie ofiarujemy naszym dzieciom w momencie błogosławieństwa, gdy przynosimy je do Kościoła, modląc się, aby Bóg je błogosławił, ale też wyrażając nasze przyrzeczenie, że dołożymy starań, aby te dzieci wychować na Bożą chwałę. Pobożność jest obszarem, który wymaga ćwiczeń. Dlatego Paweł stwierdza, ćwicz się w pobożności. Co te słowa nam jeszcze mówią? Sygnalizują, że pobożność jest naszą odpowiedzialnością. Mąż nie może wysunąć na pierwszy plan żony, tłumacząc się z braku pobożności. Żona nie może powiedzieć, że za brakiem jej pobożności stoi jej mąż. Dzieci nie wskażą na rodziców, ani rodzice na dzieci. Pobożność jest naszą odpowiedzialnością, indywidualnie, każdego z nas. Apostoł Paweł rozwija myśl, którą kieruje do Tymoteusza i w wersecie 16, 4 rozdziału, a pierwszego listu stwierdza, pilnuj samego siebie. Jeżeli mamy się pilnować, to znaczy, że musimy się najpierw znać. Musimy wiedzieć, jacy jesteśmy, jakie jest nasze wnętrze, co myślimy wtedy, gdy nasze myśli nie muszą być wyartykułowane. Co chcemy powiedzieć wtedy, gdy gryziemy się w język i zmuszamy się do tego, żeby tego nie powiedzieć? Jak chcemy zareagować wtedy, gdy zaciskamy pięści i tłumimy w sobie emocje, którym nie dajemy ujścia? Jak reagujemy wtedy, gdy wiemy, że nie będziemy pociągnięci do odpowiedzialności?
To właśnie te momenty, w których nikt nas nie widzi i z których nikt nas nie rozliczy, uwidaczniają coś, co możemy nazwać naszym ja. Wtedy, gdy nikt nie słyszy, pojawia się nasze ja. Wychodzi z naszego wnętrza. Wtedy, gdy nas nikt nie rozliczy za sposób, w jaki spędzamy czas, wychodzą nasze prawdziwe pragnienia i je zaspokajamy. Dopóki ktoś nas widzi, dopóki możemy być pociągnięci do odpowiedzialności, potrafimy się maskować, kamuflować, udawać, że jesteśmy kimś innym. Ale z chwilą, gdy odpowiedzialność znika i to brzemię jest zdjęte z naszych barków, z naszego wnętrza wychodzi to, kim jesteśmy naprawdę. I wtedy pojawiasz się autentyczny ty, wtedy pojawia się autentyczny ja. Dlatego Paweł stwierdza, pilnuj samego siebie. Poznaj się do tego stopnia, byś wiedział, które obszary twojego charakteru wymagają pracy. Zdefiniuj jasno te twoje cechy, które nie są Chrystusowe. Pilnuj się. Ćwicz się w pobożności. Dokładaj starań, aby wypracować w sobie pewne nawyki, które są raczej Chrystusowe. Aby twój charakter odzwierciedlał Jego. Aby twoja moralność licowała z moralnością objawioną w Bożym Słowie jako moralna wola Boża względem ciebie i mnie. Ćwicz się w tym. Pilnuj siebie. I Kościół w Koryncie znalazł się na pewnym zakręcie, który apostoł Paweł zauważył. I pojawiło się ryzyko, że ten zakręt nie będzie wzięty dobrze. W wielkiej trosce o Kościół w Koryncie, w trosce o tę młodą gminę chrześcijańską, apostoł Paweł kieruje do niej swój pierwszy list w 10 rozdziale. Przywołuje im na pamięć pewną historię, aby pomóc im wejść w ten zakręt należycie, tak aby nikomu się nic nie stało. George Sweeting stwierdził, charakter jest tym, kim stajemy się w ciemnościach. Nasz prawdziwy charakter jest tym, kim stajemy się, gdy nikt nie patrzy, w sekretnych komnatach naszego serca. Dojrzałość z drugiej strony przejawia się w tym, jacy jesteśmy w domu, jacy jesteśmy w pracy, jak reagujemy na presję, jak wyrażamy swoje niezadowolenie, ale też jak radzimy sobie z sukcesem. Ponieważ w Koryncie pojawiło się sporo osób, których charakter nie był dojrzały. I zagrażało to w jakiś sposób tej chrześcijańskiej gminie. Apostoł Paweł kieruje do nich swój pierwszy list, aby zauważyć, że zbliża się problem i aby zauważyć, że historia dostarcza nam cennych lekcji, jak sobie poradzić w takiej sytuacji. Spójrzmy zatem raz jeszcze, w jaki sposób apostoł Paweł buduje swoją argumentację. W pierwszych 4 wersetach apostoł Paweł wprowadza nas do historii, abyśmy czegoś z niej się nauczyli. A chcę, bracia, stwierdza Paweł, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. O czym apostoł Paweł mówi? Mówi o pewnych faktach, mówi o historii, mówi o rzeczach, które się wydarzyły. I wydaje mi się, że dość często to przeaczamy. Gdy spoglądamy na Stary Testament i czytamy życiorysy rozmaitych postaci, ale też dramaty związane z ich błędami i Bożym sądem, przechodzimy przez te historie, jak gdyby były fikcyjne, jak gdyby stanowiły część jakiejś mitycznej osnowy Biblii, przez którą musimy się przedrzeć, aby dojść do Nowego Testamentu. Ale te dramaty wydarzyły się naprawdę. Ci ludzie naprawdę się pomylili i Bóg ich naprawdę sądził. A więc Paweł chce, abyśmy dobrze wiedzieli. W ten sposób otwiera 10 rozdział, że pewne rzeczy w przeszłości wydarzyły się naprawdę, a ponieważ stały się w przeszłości, wydarzą się też w przyszłości. Nie dlatego, że żyjemy w cyklu, jak chcą tego religie wschodu, ale dlatego, że cała przeszłość manifestuje Boży charakter. Wszystko, cokolwiek Bóg czynił w Starym Testamencie, mówiło nam coś o Nim, o Jego atrybutach, o Jego przymiotach. Pokazywało nam, że Bóg się o nas troszczy, ale Bóg też nas sądzi, że jest miłosierny, ale jest sprawiedliwy. Dlatego też apostoł Paweł stwierdza, chcę, abyście dobrze wiedzieli, że
to, co się wydarzyło w starożytnym Izraelu, wydarzyło się naprawdę. Abyście z tego wyciągnęli jakąś lekcję. Do czego więc Paweł nawiązuje? Nawiązuje do historii wyjścia Izraela z Egiptu. I chciałbym zauważyć przy tej okazji kilka rzeczy. Po pierwsze, Paweł 5 razy używa słowa wszyscy. Wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli, wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali, wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Byli pod obłokiem, to znaczy doświadczyli Bożej ochrony, Bożego światła i Bożej obecności. Przeszli przez morze. Towarzyszył im cudowny Boży ratunek. Zostali ochrzczeni w Mojżesza, ten sam pokarm duchowy jedli, ten sam napój duchowy pili. Wreszcie Paweł stwierdza, pili z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Dla Pawła jest jasne, że cokolwiek dzieje się w naszym życiu, stoi za tym Chrystus. Nie mamy do czynienia z losowością, z przypadkiem, ze zbiegiem okoliczności, ale cokolwiek w naszym życiu się dzieje, dzieje się dlatego, że jest w tym Chrystus. Czy są to rzeczy dobre, czy są to rzeczy, które oceniamy jako złe? Ostatecznie Panem i Królem jest Chrystus. Co takiego apostoł Paweł przypomina nam zatem w tych pierwszych 4 wersetach? Co takiego jest istotne, o czym musimy pamiętać? Przede wszystkim Paweł zauważa, że wszyscy, co podkreśla 5-krotnie, którzy wyszli z Egiptu, uczestniczyli w cudownych wydarzeniach, byli świadkami Bożego ponadnaturalnego działania. Apostoł Paweł zauważa, że wszyscy oglądali Boże cuda na własne oczy. I podobnie jak dzisiaj, tak i wtedy, można było ulec złudzeniu, że skoro Bóg zlewa swoją łaskę na wszystkich, to też wszystkich tak samo usprawiedliwia. Co chcę przez to powiedzieć? Apostoł Paweł używa 5 razy terminu wszyscy. Natomiast, jak za momencik zobaczymy, w 5 wersecie struktura argumentacji Pawła się załamuje. I apostoł Paweł przechodzi od zbiorowości i zaczyna spoglądać już na tę zbiorowość w zupełnie innym kontekście. Mówi już o nas indywidualnie. Dlaczego twierdzę, że jest to złudzenie, któremu możemy ulec? Dlatego, że Słowo Boże nas naucza, że jeśli jesteśmy częścią Kościoła widzialnego, to doświadczamy Bożej szczególnej łaski, którą Bóg trzyma dla swojego mistycznego ciała, którym jest Kościół. Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Bóg odpowiada na nasze wołanie. Bóg jest obecny pomiędzy nami. Oświeca nasz umysł, prowadzi nas w Świętym Duchu. Daje nam Jezusa Chrystusa jako wzór dla naszej pobożności. Daje nam nadzieję życia wiecznego. Pozwala nam każdego dnia doświadczać radości wynikającej z Jego obecności. I to jest coś, co Bóg ma dla nas jako dla Kościoła, dla Jego ciała, którego jest głową. Doświadczamy tego wszyscy. A ponieważ doświadczamy Bożej łaski wszyscy, jako część Bożego Kościoła, możemy niesłusznie mniemać, że do nieba też wejdziemy wszyscy. Że Bóg będzie nas traktował jako zbiorowość. Że tak jak zlewa na nas swoją łaskę, jako na swój Kościół, tak ten Kościół weźmie i przeniesie do wieczności. Natomiast w tym miejscu musimy się zatrzymać, ponieważ apostoł Paweł chce, abyśmy się zatrzymali. Apostoł Paweł zauważa, że chociaż wszyscy doświadczali Bożej łaski, to jednak nie wszyscy współdzielili ten sam los i to samo przeznaczenie. O ile Bóg nas błogosławi jako wszystkich, o tyle patrzy na nas indywidualnie. Możemy się czasem łudzić, że skoro stanowimy część Kościoła widzialnego, to znaczy, że Bóg akceptuje to, jacy jesteśmy w środku i że to, jacy jesteśmy, jest okej. Przy czym rzeczywistość może być odmienna, rzeczywistość może być taka, że to nie jest okej. Gdy czytałem pierwsze Księgi Mojżeszowe po raz pierwszy jako dziecko z Biblii, którą otrzymałem od rodziców w wieku 11 lat, nie mogłem wyjść ze zdumienia, że Izrael wychodząc z Egiptu oglądał tak niesamowite przejawy Bożej mocy, jak słup obłoku i ognia, który ich prowadził, wody Morza Czerwonego, które rozdzielają się na 2 części, a następnie zlewają się ponownie, aby uwięzić śmiertelnie armię Faraona. Manna i przepiórki, które w ponadnaturalny sposób dostarczają im pożywienia. Woda, która wytryskuje ze skały, dostarczając im zaspokojenie ich pragnienia. A potem ci sami ludzie są w stanie ulepić cielca i powiedzieć,
to jest Bóg. Jako dziecko się nad tym zastanawiałem i nie byłem w stanie zrozumieć, jak można przejść od oglądania Bożej chwały do ulepienia sobie bałwana. Gdy do tej samej historii wracam po 20 latach, wydaje mi się, że jestem w stanie troszkę precyzyjniej uchwycić coś, co Paweł chce, abyśmy wszyscy uchwycili, spoglądając na tę historię, a mianowicie to, że nie różnimy się niczym od Izraela. Bibliści nazywają to typologią. Paweł używa słowa przykład dwukrotnie. W wersecie 5 dynamika argumentacji Pawła załamuje się po raz pierwszy, gdy Paweł stwierdza, lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. A to stało się dla nas wzorem, werset 6. I werset 11. A to na tamtych przyszło dla przykładu. Jest przestrogą dla nas. Tym samym Izrael był jakimś typem, czegoś, co odnosi się do Kościoła. Wszystko, cokolwiek czytamy w Starym Testamencie, jest typem, jest cieniem, jest przykładem i wskazuje na coś głębszego. Nie możemy czytać Starego Testamentu tylko i wyłącznie jako opowieści historyczno-moralnych. Ale musimy na nie patrzeć przez pryzmat Nowego Testamentu i zadać sobie pytanie, czego te historie nas uczą, na co wskazują, czego cieniem są. Więc czego cieniem jest wyjście Izraela z Egiptu i wejście do Ziemi Obiecanej? Jest cieniem, jest przykładem przeniesienia Kościoła z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości. Chrystus w Ewangelii Jana jawi się jako nowy Mojżesz, który jest wodą życia, który jest chlebem żywota, który jest światłością świata. I wszystkie te elementy i symbole, które widzimy u starożytnego Izraela, manifestują się w Chrystusie jako w wypełnieniu się typów starotestamentowych. I apostoł Paweł w 10 rozdziale stwierdza, że gdy patrzymy na starożytnego Izraela, widzimy siebie. Więc nasze zdumienie powinno być mniejsze, gdy zauważamy tych oglądających Boże cuda, a potem zachowujących się, jak gdyby nic się nie stało. Dlaczego? Dlatego, że największe objawienie się Bożej mocy, potęgi, łaski, charakteru i przymiotów doświadczył Kościół, a nie Izrael. Największą manifestacją Bożej potęgi było przyjście Jezusa Chrystusa. Bóg, który mieszka z nami. Słowo, które staje się ciałem. To jest dużo większy cud niż te, których doświadczył Izrael w Starym Testamencie. Jak zachował się jednak Izrael? Izrael zobojętniał. Patrzył na te cuda i doszedł do przekonania, że zbyt nużą, są zbyt statyczne, za mało dynamiczne. Nie ciekawią, nie pasjonują już dłużej. I tak jak Izrael znalazł się pod obłokiem, o czym apostoł Paweł mówi w wersecie 1 rozdziału 10, tak i Kościół w Koryncie wkroczył w obecność Ducha Świętego, który w nich zamieszkał, gdy przyjęli Jezusa Chrystusa. O czym apostoł Paweł pisze w 3 rozdziale i 16 wersecie tego samego listu. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Czy nie wiecie, że Duch Boży mieszka w was? Tak jak starożytny Izrael przeszedł przez Morze Czerwone, wychodząc z niewoli i zmierzając ku wolności, taki Kościół został wyprowadzony z Królestwa Ciemności i przeniesiony do Królestwa Światłości. Tak jak Żydzi zostali ochrzczeni w Mojżesza, taki Kościół został ochrzczony w Chrystusa, o czym Paweł także pisze w tym samym liście. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Są to pytania retoryczne, które prowokują odpowiedź nie, w imię Chrystusa zostaliśmy ochrzczeni. Tak jak Żydzi spożywali mannę, która była duchowym pokarmem z nieba, który podtrzymywał ich życie, taki Kościół uczestniczy w stole pańskim, który jest dla nas życiodajny. I o tym apostoł Paweł pisze znowu w tym samym liście. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Wreszcie Izraelici uczestniczyli w pewnych wydarzeniach, poprzez które Bóg manifestował swoją moc, miłość i troskę. Problemem stało się jednak przyzwyczajenie. Ta sama manna każdego dnia. Ta sama woda każdego dnia. To, co Boże zaczęło nużyć.
To, co święte, przestało przyciągać. To, co niebieskie, zaczęło męczyć. Żydzi zaczęli narzekać, gdyż nie mieli różnorodności. Codziennie pojawiało się to samo. I to jest ryzyko, w obliczu którego stanął Kościół w Koryncie. To jest ryzyko, w obliczu którego stajemy i my. Dlatego Paweł nas przestrzega. Zwróćmy więc uwagę, jak straszne przejście obserwujemy pomiędzy wersetem 4 i 5. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Dlatego ich ciała zasłały pustynię. Paweł przed nami maluje obraz pobojowiska, gdzie leżą tylko i wyłącznie polegli ludzie. I to jest ciekawy wątek z dwóch powodów. Po pierwsze, możemy zauważyć, że niejednokrotnie, nawet w podejściu do Bożych spraw, nużymy się, ponieważ są one wciąż takie same. Chesterton zauważył, że Bóg mieszka i lubuje się w tym, co powtarzalne. Jego słońce wschodzi i zachodzi każdego dnia tak samo. A jednak, w opinii Joba, każdego dnia na nowo manifestuje swoje piękno. Dawid, patrząc na tę powtarzalność, stwierdził, że słońce wychodzi każdego dnia jak król ze swojej komnaty. Jeżeli zauważamy w tym Boże piękno, nie nużymy się powtarzalnością. Czyż ta powtarzalność nie jest też intuicyjnie wkodowana w dzieci, które wydaje mi się w dość dobrym stopniu w pewnych obszarach wskazują na Chrystusa? Czyż nie jest tak, że ojciec, który podrzuci raz dziecko, będzie słyszał jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, tato, jeszcze raz? Czyż nie jest tak, że jeśli raz zagramy w szachy z dziećmi, to będziemy słyszeć jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, zagraj jeszcze raz? Bóg kocha się w tym, co regularne, co powtarzalne. Tak zbudował świat, w którym żyjemy. A jednak, gdy przychodzimy do kościoła, niejednokrotnie wpadamy w pułapkę przyzwyczajenia i to, co regularne, zaczyna nas nużyć. Wciąż to samo słowo, wciąż kazania, wciąż pieśni, wciąż te same osoby, wciąż ta sama dynamika nabożeństwa. Ale Bóg kocha się w tym, co powtarzalne, co regularne. Żydzi się z tym zmęczyli, podobnie jak niejednokrotnie męczymy się tym i my. I z tego powodu większość z nich nie weszła do ziemi obiecanej. Ich ciała zasłały pustynię. Bogate przejawy Bożej miłości nie sprawiły, że Izrael do Niego przylgnął sercem. W rzeczy samej nie przylgnął do Boga nikt, za wyjątkiem dwóch ludzi. Był to Jozue i Kaleb, których Bóg sobie upodobał, gdyż okazali się posłuszni. Dlaczego pozostali nie weszli do ziemi obiecanej? Dlatego, że Boże cudowne dzieła nie zmieniły ich serca. Nigdy. Co to znaczy dla nas teraz, dla Kościoła? Co to znaczy dla nas, jako dla zboru w Polkowicach, w naszym kontekście? Spróbujmy teraz tę historię przenieść na nasz grunt, na nasz kontekst. I odpowiedzmy sobie pytanie, co to dla mnie znaczy? Spójrzmy zatem na werset 6. A stało się to dla nas wzorem, lekcją, przykładem, ostrzegającym nas. Przed czym? Ktoś zapyta. Abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Jest to pierwsza lekcja, która jest dla nas dzisiaj. Abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak pożądał ich Izrael. Ich serce przylgnęło do tego, co było złe, co było niewłaściwe i serce nie zmieniło się nigdy. A gdy życie zrobiło się złożone i skomplikowane, zaczęli wracać myślami do tego, co było w przeszłości. Zamiast cieszyć się tym, co Bóg daje każdego dnia, zaczęli wracać do tego, co było kiedyś. Przyznam się wam, że zdarzały się sytuacje, w których wsłuchując się w czyjeś świadectwo nawrócenia, nie byłem w stanie się zorientować, czy ktoś opowiada o swojej przeszłości z odrazą, czy też z upodobaniem. Świadectwa typu: zanim się nawróciłem, to robiłem to, robiłem to, pobiłem tego, ściągałem na klasówce. Zastanawiam się czasem, czy jest to przeszłość, o której mówimy z ohydą, czy z pewnym upodobaniem, że było fajnie, ale dodaliśmy do tego Chrystusa. Jeżeli nasze serce nie jest przemienione w pewnym momencie, gdy złożoność życia zaczyna nas przyciskać, obrócimy się wstecz i pomyślimy, że przecież było tak ekscytująco, ponieważ nasze serce nie będzie przemienione. I zwróćcie uwagę, że tak to działa w praktyce. Bardzo szybko przychodzi nam zapomnieć
o tym, jakiej radości doznaliśmy w momencie, gdy dziecko, które się modliliśmy, wydało wreszcie pierwszy okrzyk na sali porodowej. I nasza radość jest wyparta przez gorycz, że dziecko budzi się w środku nocy, bo sobie tylko z danego powodu chce z nami spędzić troszkę czasu. Bardzo szybko zapominamy o ukłuciach radości, których doświadczamy w momencie, gdy nasze dorastające dzieci odnoszą sukces, o który się modlimy. A te ukłucia radości są wyeliminowane na rzecz zgorzknienia, że im większe, tym więcej problemów. Bardzo szybko zapominamy o entuzjazmie, który pojawia się z chwilą, gdy otrzymujemy naszą wymarzoną i wymodloną pracę. A to, co zaczynamy zauważać, to wyzwania, które w tej pracy się pojawiają. Zdany egzamin nie uwalnia nas od konieczności zdawania kolejnych. Niejednokrotnie wdzięczność wyparowuje, a pojawia się pytanie, czy na Bogu mogę polegać? Najcudowniejsza ze wszystkich kobiet, za którą mogliśmy się modlić, albo najcudowniejszy ze wszystkich mężczyzn, za którym wyglądaliśmy, przestaje ekscytować. I zapominamy o tych motylach w brzuchu, które pojawiały się w momencie, gdy nasze oczy się spotkały, albo gdy mijając się w korytarzu, przez przypadek nasze ubrania się dotknęły. I gdy pojawiają się wymagania obu stron w ramach relacji małżeńskiej, zaczynamy zadawać sobie pytanie, czy ona to na pewno ona, albo czy on to na pewno on. Przyzwyczajamy się do Bożych odpowiedzi. Staje się to dla nas naturalne, że Bóg nam błogosławi. I w pewnym momencie zaczyna nas to nużyć. I zadajemy sobie pytanie, jakby to było, gdyby te dzieci się nie urodziły. Jakby to było, gdybym zamiast z nią ułożył sobie życie z tamtą. Jakby to było, gdybym zamiast pójść do tej pracy, wybrał sobie inną. A to się stało dla nas wzorem, pisze Paweł, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Aby nasze serce było przemienione, abyśmy mogli zaufać Bogu i przyjąć cokolwiek wypływa z Jego ręki. Nasz problem jest jednak taki, że często lubimy wracać do tego, co było i zastanawiać się, czy na pewno idąc tą drogą czynimy dobrze. Potrafimy tęsknić za starym życiem. Ale nie jest to nasz jedyny problem. Apostoł Paweł przychodzi dalej i stwierdza, nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Ktoś może zauważyć, że współcześnie nie mamy do czynienia z bałwochwalstwem o takiej skali, o jakiej mówimy w kontekście starożytnego Izraela. I wypada się zgodzić z takim spostrzeżeniem. Równocześnie powinniśmy zauważyć dwie rzeczy, że bałwochwalstwo dzisiaj jest dużo bardziej subtelne. Dlaczego wspomniałem, są to dwie rzeczy? Dlatego, że przejawia się ono w dwóch obszarach. Pierwszy nie będzie zapewne dla was zaskoczeniem i nie będziecie zdziwieni, gdy powiem, że bałwanem jest wszystko, co zajmuje w naszym miejscu, w naszym życiu miejsce przeznaczone dla Boga. Cokolwiek sprawia, że nie lgniemy do Boga tak, jak powinniśmy z bałwanem. Bałwanem może być praca, może być rodzina, hobby, przyzwyczajenie, pasje, nawyki. Cokolwiek sprawia, że Bóg nie znajduje się w centrum, jest bałwanem, ponieważ kieruje naszym życiem, definiuje priorytety, dostarcza osi, względem której się obracamy. Natomiast ten drugi aspekt wydaje mi się być bardziej subtelny, a tym samym dużo bardziej niebezpieczny. Im dłużej żyję, tym bardziej mam świadomość, że ten drugi aspekt szczególnie mocno zakorzenia się ostatnio w środowiskach ewangelicznych, wśród nas, wśród naszych braci i sióstr w Panu. Ten drugi aspekt polega na tym, że gdy spoglądamy na porządek stworzenia w Księdze Rodzaju, zauważamy, że Bóg, stwarzając człowieka, stworzył go na swój obraz. Człowiek miał mówić coś o Bogu. Natomiast ostatnimi laty nasiliła się tendencja, abyśmy my, jako ewangeliczni chrześcijanie, tworzyli Boga na nasz obraz, podobnego do nas. Bóg, który jest taki jak my. W czym to się przejawia? Przede wszystkim w
pytaniach, które sobie stawiamy. Niejednokrotnie, gdy stajemy na skrzyżowaniu dwóch dróg, zamiast zapytać, co chcesz, Boże, żebym uczynił, pytamy się, o co chcę prosić Boga, żeby dla mnie uczynił. Ten problem jest szczególnie widoczny, jak sądzę, w obszarze moralności albo etyki chrześcijańskiej. Gdy dotykamy trudnych tematów moralnych, niejednokrotnie ewangeliczni chrześcijanie są w stanie powiedzieć, nie mogę sobie wyobrazić, żeby Bóg tego chciał. Ale to nie jest kwestią wyobraźni, to jest kwestią Jego natury i samoobjawienia, które mamy w Chrystusie. Mam świadomość, że nasza ludzka natura zawsze będzie nas popychała w kierunku, który jest komfortowy dla nas. To jednak równocześnie mam świadomość, że jako chrześcijanie powinniśmy umieć poddać się woli Bożej, a nie własnej. Natomiast naszym problemem jest właśnie samostanowienie. Co my chcemy, żeby w naszym życiu się stało? Co my uważamy, że dla nas jest dobre? Jak my definiujemy przyszłość? Jak my chcemy ukształtować najbliższe dni? Jak my sobie wyobrażamy miejsce w Kościele? Jak my postrzegamy naszą moralność? Kształtujemy Boga na własny obraz i dochodzimy do złych odpowiedzi, ponieważ stawiamy sobie złe pytania. I mamy do czynienia z współczesnym bałwochwalstwem. Szczególnie przeraża to w obszarze chrześcijańskiej moralności, o czym za momencik jeszcze troszeczkę sobie powiemy. Apostoł Paweł przechodzi dalej ze swoją argumentacją i stwierdza, nie oddawajmy się też wszeteczeństwu albo niemoralności, jak niektórzy z nich oddawali się niemoralności i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Niemoralność jest jedynym grzechem w naszej Biblii, od którego powinniśmy uciekać. Apostoł Paweł napisał, uciekajcie przed wszeteczeństwem. Jesteśmy w stanie sobie poradzić z pożądliwością, jeżeli chodzi o rzeczy materialne. Możemy mierzyć się z kłamstwem, ze złością, z pychą, z arogancją, ale jeżeli chodzi o niemoralność, apostoł Paweł mówi, uciekajcie. I w tym obszarze wydaje mi się, że mamy jako ewangeliczni chrześcijanie największe osiągnięcia, modelując Boga na swój obraz. Zamiast zadać sobie pytanie w ramach relacji damsko-męskich, co Bóg chce, abyśmy robili, jak Bóg chce, abyśmy spędzali czas, jakie są tematy, które Bóg chce, abyśmy poruszali, jak powinniśmy się zachowywać względem siebie nawzajem, jak powinniśmy być postrzegani przez otoczenie, jak powinniśmy kształtować nasze więzi, zanim wstąpimy w związek małżeński. Zdajemy sobie pytanie, co byśmy chcieli dzisiaj razem zrobić? O czym byśmy chcieli dzisiaj porozmawiać? Skoro już jesteśmy sami, jak wykorzystamy swój czas? I zamiast uciekać przed niemoralnością, pakujemy się w problemy. Nie tylko w obszarze relacji damsko-męskich, który uważam pada pierwszą ofiarą naszej chęci do moralnego samostanowienia. Sami decydujemy, co jest dla nas dobre. Sami decydujemy, jak będziemy razem spędzać czas. Sami zdecydujemy, jak będzie wyglądał okres narzeczeństwa. Sami sobie będziemy to kształtować, ale możemy pójść dalej w obszarach związanych z tematem aborcji, eutanazji, homoseksualizmu, transseksualizmu. Argumentacja, z którą dzisiaj się możemy spotkać w naszych ewangelicznych kręgach, nie odnosi się do Bożego Słowa, ale do naszych odczuć. Czy myślicie, że Bóg faktycznie by chciał? Ale to nie jest kwestią tego, co ja myślę. To nawet nie jest kwestią tego, co ja chcę. To jest kwestią tego, jaki Bóg jest, jakim siebie objawił, jaką wolę moralną nam zakomunikował. A potrafimy argumentować z naszych emocji. Nie wydaje mi się, żeby Bóg. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, aby Bóg. I kształtujemy Boga na swoje własne wyobrażenie. I wydaje nam się, że dalej mówimy o biblijnym Bogu. O Bogu, który się objawił w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł nas przed tym przestrzega. Nie bądźcie bałwochwalcami, nie oddawajcie się wszeteczeństwu czy niemoralności. To słowo wszeteczeństwo zawiera szeroką gamę grzechów seksualnych. Jest to seks przedmałżeński. Jest to zdrada w obszarze małżeństwa. Są to grzechy związane z pornografią. Są to grzechy związane z homoseksualizmem.
I przed tym wszystkim Paweł nas ostrzega, nie oddawajcie się temu. I zwróćcie proszę uwagę, jak poważnie Bóg to traktuje. Nie oddawajcie się wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu. I padło ich jednego dnia 23 tysiące. I to się naprawdę stało. Pewnego dnia Izrael został uszczuplony o 23 tysiące osób w wyniku niemoralności. Nam się wydaje, że to jest taki mały grzech. Włączę sobie stronę internetową, przecież nikt mnie nie będzie widział. Nikomu nic złego nie robię. Bóg tak poważnie ten grzech traktuje. I wydaje mi się, że czasem, gdy patrzymy na Boży sąd, szczególnie w kontekście Starego Testamentu, znowu stawiamy niewłaściwe pytanie. Zadajemy sobie pytanie, jak to jest możliwe, żeby Bóg tak się surowo sądził, skoro jest dobry? I to jest złe pytanie. Ponieważ Bóg poprzez wszystkie akty samoobjawienia chciał nam coś powiedzieć o swoim charakterze, a częścią Jego charakteru, Jego natury, Jego przymiotów jest sprawiedliwy sąd. Więc zamiast pytać, czy jest to możliwe, że Bóg tak postąpił z ludźmi niemoralnymi, powinniśmy powiedzieć, dziękuję Ci Boże, że tylko w tak wąskim okresie historycznym tak się sądziłeś z ludźmi niemoralnymi. Ponieważ chciałeś nam coś powiedzieć o tym, że jesteś surowym sędzią. I to jest Bóg, przed obliczem którego staniemy. W jakimś okresie historycznym Bóg grzechy moralne potępiał bardzo surowo, gdyż chciał nam coś powiedzieć o tym, jaki jest. Ale idziemy dalej za Pawłem i nie kusimy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Gdy Izrael przestał rozumieć to, co Bóg czyni, zaczął zadawać sobie pytanie, czy jest to możliwe, żeby Bóg nas tutaj wyprowadził, żebyśmy poginęli? Czy jest to możliwe, że Bóg nas tutaj wyprowadził, abyśmy umarli z głodu albo z pragnienia? I w momencie, gdy przestał rozumieć to, co się dzieje naokoło, przestał ufać. Dlatego apostoł Paweł rozpoczyna 10 rozdział od sformułowania: chcę, abyście dobrze wiedzieli, co się stało w przeszłości. Dlatego, że nasza przeszłość kształtuje nasze spojrzenie na Boga w przyszłości. Jeżeli patrzymy na nasze przeszłe życie i zauważamy, że Bóg był wierny, że dotrzymywał słowa, że odpowiadał na nasze modlitwy, że był blisko nas, że przeprowadził nas przez różne problemy, którym stawialiśmy czoła, że był naszym przyjacielem, był miłującym ojcem, troszczył się, doświadczyliśmy Jego łaski. Możemy Mu zaufać, jeżeli chodzi o przyszłość. Jeżeli nie będziemy wszystkiego rozumieć, jest coś, o co możemy się oprzeć. Możemy powiedzieć, Boże, chociaż nie rozumiem, to jednak wiem, że mogę na Tobie polegać. Dlatego jest tak ważne, abyśmy pamiętali o swojej przeszłości. Co Bóg uczynił dla mnie w moim życiu? Abyśmy kultywowali to. Biblia nas nawet zachęca, aby przekazywać to z pokolenia na pokolenie. Muszę Wam powiedzieć, że jest to obszar, na którym szczególnie boleję. Pamiętam, gdy byłem małym dzieckiem i biegałem po zborze, pewnie przeszkadzając i denerwując wszystkich. Dużo więcej było sytuacji, gdzie my jako dzieci mogliśmy siąść i posłuchać, jak starsze osoby opisywały swoje nawrócenie, jak Bóg odpowiadał na ich modlitwy, co Bóg czynił w ich życiu. I być może komuś się wydawało, że my nie słuchaliśmy, ale pamiętam te historie bardzo dobrze. A dziś, przyznam Wam szczerze, czasem się zastanawiam, czy moje dzieci będą wiedziały, jak ich dziadkowie przyszli do poznania Chrystusa. Mamy troszeczkę inne podejście. Chcemy dzieciom zapewnić wszystko, ale zapominamy o tym, że życiodajne prawdy odnoszące się do Bożego działania w naszym życiu muszą być przekazywane z pokolenia na pokolenie, abyśmy wiedzieli, że Bóg jest wierny. Abyśmy mogli z przekonaniem zaśpiewać tę pieśń: Boże naszych ojców, jesteś wierny. Ale skąd mamy wiedzieć, że był wierny w życiu naszych ojców, skoro nie wiemy, co się wydarzyło, skoro nie przekazujemy tych prawd? Zanim uformowany został kanon Pisma Świętego, prawdy o Bogu były przekazywane ustnie, zarówno w tradycji starotestamentowej, jak i nowotestamentowej. I dlatego mamy to pismo, że ojcowie rodów siadali z dziećmi, z wnukami i z prawnukami i opisywali, jak Bóg był wierny w ich życiu. Jak wysłuchiwał ich modlitw, jak sprawił, że się dziadek z babcią poznali i pobrali, jak pomagał im przejść najtrudniejsze momenty w wychowaniu ich własnych dzieci. I wnuki uczyły się wiele o Bożej wierności. Jaki błąd popełnił Izrael? Ten błąd polegał na tym, że patrząc w przyszłość, ponieważ rozumieli mało, przestali ufać Bogu, który był wierny w przyszłości. Dlatego też my, jeżeli chcemy się czegoś nauczyć z ich przykładu, musimy pamiętać o naszej przyszłości i zwracać uwagę na to, że Bóg był wierny w moim życiu, w życiu naszych ojców,
wśród naszych dziadków, że był wierny. I wreszcie Paweł stwierdza, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Czasem potrafimy być gdzieś kilka minut i już umiemy szemrać. Roznosimy infekcję na cały organizm. I to jest tak charakterystyczne dla nas, że wydaje mi się być pierwszym wyróżnikiem wielu społeczności chrześcijańskich. Powiem wam coś, co już mówiłem niejednokrotnie. Nie bądźcie zdziwieni, gdy spotkacie się z taką praktyką w relacjach ze mną. Ale kilka razy zauważyłem, że gdy przychodzi do mnie ktoś ze zboru i mówi, pastorze, czy możemy siąść i porozmawiać? Odpowiadam, możemy. Potem okazuje się, że w wielu przypadkach, że rozmowa nie dotyczy osoby, z którą siedzę, ale osoby trzeciej, kogoś. W porządku, rozmawiamy. I okazuje się, że osoba, z którą rozmawiam, czegoś się dowiedziała o tej osobie, ale dowiedziała się też od kogoś. No i przychodzi, żeby o tym porozmawiać. Ale to tylko dla pastora, tak żeby nikt nie wiedział. A potem się okazuje, że pół zboru o tym huczy. Bo każda napotkana osoba otrzymała informację, ale tylko dla ciebie, tak żeby nikt nie wiedział. I w ostatecznym rozrachunku osoba zainteresowana nic nie wie, a pozostali wiedzą. I koniec końców niejednokrotnie okazuje się, że cała historia była fikcją. I nie miała nic wspólnego z prawdą. A co my robimy? Szemramy. Do czego odnosi się ten fragment? Ani nie szemrajcie. Z jednej strony odnosi się do szemrania przeciwko Bogu. Izrael szemrał przeciwko Bogu. A z drugiej strony Bóg się z nimi sądził, ponieważ szemrali przeciwko Mojżeszowi. Rozpoczęło się szemranie wewnątrz nich. Czy on na pewno wie, co robi? Czy wiemy, którędy iść? A może my wiemy lepiej niż on? I Boży sąd spadł z nieba nie tylko dlatego, że szemrano przeciwko Bogu, ale że szemrali jedni przeciwko drugim. Przecież jesteśmy zachęceni do tego, aby żyć w prawdzie. Jesteśmy dziećmi światłości. Jesteśmy powołani do tego, aby mówić prawdę z sobą. Jeżeli coś mnie niepokoi u mojej siostry, jestem zobowiązany, aby podejść i porozmawiać z nią. Jeżeli czegoś nie wiem, nie muszę. A jeżeli chcę, mogę się dowiedzieć w źródle. Nie muszę z tego robić historii, która zatacza coraz szersze kręgi. I my traktujemy ten grzech bardzo lekko. Szemranie. Jak czegoś nie wiem, to poopowiadam, żeby wszyscy wiedzieli, że nie wiem i że jestem niezadowolony. Ale Bóg wytępił z Izraela jednej nocy wielu wojowników i wiele wspaniałych osób, tylko dlatego, że szemrali. I Paweł stwierdza, poginęli z ręki niszczyciela. Co za mocne określenie. Za szemranie? Ale czegoś się dowiadujemy o Bożym charakterze. Bóg jest światłością i nie ma w Nim niczego nieczystego. I mamy być święci jak On. Jesteśmy powołani do świętości jak On. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Ten Bóg, którego widzimy na kartach Starego Testamentu, jest tym samym, przed którym staniemy. Nie pomylmy się w tym obszarze. Bóg się nie nawrócił pomiędzy Starym i Nowym Testamentem i teraz jest inny. To jest ten sam Bóg, który się nie zmienia. Jaka jest więc różnica teraz? Różnica jest taka, że pomiędzy sądem Bożym a nami grzesznymi stoi Chrystus, który się za nami wstawia. Ale pewnego dnia wszyscy staniemy przed Bożym tronem i Bóg będzie na nas patrzył indywidualnie. W kościele w Ruptawie, w którym byłem w ostatni weekend, znajdował się zegarek z informacją dla kaznodziei, która jest godzina. I obok tego zegarka była tabliczka, na niej był wyhaftowany tekst. Gdy się zorientowałem, że tam jest jakiś tekst, podszedłem, aby przeczytać i było tam napisane, któraś z tych godzin będzie twoją ostatnią. Bardzo zachęcające. Ale z drugiej strony bardzo prawdziwe. Patrząc na zegarek, uświadamiam sobie, że które z tych godzin to będzie moja ostatnia. I to będzie ta, gdy wszystko, cokolwiek w życiu uczyniłem, zostanie zabrane przed Chrystusa i stanę przed Nim.
Obyśmy stanęli tam wszyscy w czystych szatach, z przemienionym wnętrzem, z odrodzoną naturą, w której widać piękno Chrystusa. Nie życzę nikomu, abyśmy zabrali przed tron Chrystusowi to, co stare i nieprzemienione. Pójdźmy tam wszyscy z przemienionym sercem, tak jak zachęca nas do tego apostoł Paweł. Unikajmy pułapki przyzwyczajenia. Niech to, co święte, nas stale porusza. Niech to, co Boże, nas dotyka. Niech powtarzalność Jego łask nas nie nuży. Ale radujmy się nimi. Kąpmy się w Bożej wspaniałości każdego dnia.